Cześć, tu Teotrzyn, witam was w kolejnym odcinku. Tak, mistrzów brązu, wiem, że się stęskniliście na koncie wideo. Tym razem w brązie 563 punkty. Bohaterów jest nawet. Runki pod AD są spoko, pod AP są średniawe, bo tu Quinta nie ma i jakieś dziwnie zrobione czerwone. Ale to nic, jest znośnie, tak? Zrobimy sobie losowanko, ale zanim, to ja bym was chciał zaprosić do serii, którą zacząłem, to jakby, bo robiłem dużo takich pojedynczych odcinków z różnych gier i miałem to startować jako serię, w końcu to je startowało i różnie to było. I postanowiłem zrobić coś takiego, jakby. Rzućmy okiem, tak to nazwałem, że pokazuję gierkę, jeżeli się spodoba, jeżeli jakoś o tym piszecie więcej, to coś z nią bardziej kontynuuję, a tak to staram się zrobić jakiś challenge. I tak ostatnio było właśnie właśnie jedną z gierek nagrałem, Quest of Dungeons, no i wrzuciłem to w poniedziałek, więc zapraszam, jakby ktoś chciał zobaczyć to. Oczywiście w moich filmach jest, polecam. Kolejna sprawa to jest to, że trzeba zrobić losowanie. Trzeba zrobić losowanie, ale zanim to jeszcze chciałem pozdrowić gang z Fordonu, który się nazywa Chlory. Tak mi mówili, że są Chlory. I bardzo serdecznie pozdrawiam. Zatrzymują mnie zawsze, jak idę do sklepu po ser Japap. I to są Chlory i jeżdżą do Borówki czy coś takiego. Więc pozdrawiam bardzo serdecznie i też lubię Mikami i zaczynamy losowanie, tak? Jest tutaj. Halo. Przyłączmy scenę. Jak zwykle się skopało. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Wladimir! Wow, teraz się w ogóle wyświetla napis, a dopiero potem jest to. Po pierwsze i najważniejsze, otwórzmy. Jeszcze nie, nim nie grałem. Tak, czy jest na koncie Wladimir? Wladimir. Nie, na koncie nie ma Wladimira, to nie ma co, będziemy przelosowywali. Nocturne. Czy jest na koncie Nocturne? Nie ma na koncie Nocturna. Tarik, super. Nie ma Tarika na koncie. Riven. Riven była grana. Renekton. Renekton. Jest na koncie Renekton. Czy był grany? Renekton nie był grany. No to mamy wybraną postać, słuchajcie. Po raz kolejny top laner. Uff. Nie ma blokady na kolejkę, bo tego zapomniałem sprawdzić. Tak. Więc co? No startujemy, tak? Startujemy. Nie czekamy. Startujemy. Baron Nashor. Ej, moja mała syrenko. Dobra, idziemy. Akceptuj i zaczynamy grę. Cyka bliat. Firspeak high top. Toczin. I jedziemy z tym. Ale być pięknie. O jest. Intygnita? Nie no, może zagram z teleportem. Czy? Nope. Dlaczego tutaj w brązie jest tak dużo tych Czechów? Ban Katarina! Nie wiem po co, ale okej. Ban Elise. O, w brązie proponują ban Elise. Ban Skarner. Ocie, kurde.
No, człowieku, moje gratulacje. Wiesz, jakie piki aktualnie są OP. Ale mają mało postaci wszyscy. First pick Irelia. Ja zagram jednak z Ignite'em. Póki ja żyję, inni będą ginąć. No i jedziemy stronę run. Ofensywnie pójdę. A i wielkie podziękowania oczywiście Aperenekton, ale bym dowalił. Dla właścicielki konta, tak, bo to jest właścicielka konta. Czy attack speed? Chyba nie attack speed. Ale dobra. Ale jeszcze to. Łapka w górę, właśnie, pamiętajcie o łapce w górze, słuchajcie. Tak, to jest pierwszy odcinek w tym tygodniu. Jeżeli dacie radę uzbierać 1000 łapek w górę i napiszecie dla mnie jakieś słodkie komentarze, to postaram się coś wymyślić ciekawego na następny odcinek, drugi w tym tygodniu. Więc czekam. Czekam na waszą kreatywność, czekam na wasze łapki i tyle. Oj, to odcinek, czemu ty znowu żebrzesz o te łapki w górę? Bo tak, bo prawda jest taka, że jeżeli nie ma tych łapek, jeżeli nie ma udostępnień filmu, to po prostu moje filmy się nie pokazują innym. I to działa na prostej zasadzie. Że wy, tylko od was zależy, jak ja będę oglądalny. Oglądany. Jaką będę miał oglądalność? O, tak jest bardziej prawidłowo. Prosta sprawa. Jak wy udostępniacie filmy, jak wy je lajkujecie, jak piszecie komentarze, jak statystyki idą w górę, to automatycznie ten film ma większą szansę, żeby pojawić się innym również. A często jest tak, że ludzie trafiają na mój kanał i na moje filmy przypadkowo i potem zostają na dłużej. Często dostaję takie wiadomości od widzów. Dlatego naprawdę warto, jeżeli chcecie mi pomóc, to łapka w górę, jakiś komentarzyk, może udostępnienie na jakimś Facebooku raz na jakiś czas nie zaszkodzi. Ja będę, pamiętajcie, zawsze wdzięczny i będę starał się robić dla was jak najwięcej filmów z Mistrzów Brązu i nie tylko, jak do tej pory. A uwierzcie, że to nie jest takie łatwe. Tu. O, Irelka to bez flesza gra. Tachmkęch jest. Ale dużo ludzi chciało Renektona. Dużo ludzi chciało go i w końcu się doczekali. Tu. Da. Dobra, to jak, wczytujecie się czy nie? Brązowe komputerki. Mr. Lucky One. No proszę. 0 i 0, 0, 0. Świetnie. Haha, wspaniale.
Jeszcze Akali się wczytuje. Ej Keilai, Tahm Keng, Xin Zhao, Xin Zhao i Weini. Tak, zdecydowanie. Ej Keilai, Tahm Keng, Xin Zhao i Weini. To jest czwórka moich sojuszników. a tak naprawdę to jest Akali, Tam Kench, Xin Zhao i Vayne. Przyjaciele. Czy jestem w stanie się wymienić z Jelką? Nie mam żadnego pojęcia. Ale może być ciekawie. A ja zagram agresją. YOLO. Ale jestem śpiący, kurde. To niedobrze, bo ja to nagrywam dzień wcześniej. Wy macie środę, ja mam wtorek. I zaraz mam odpalać streama. Jak będę senny na streamie, to będzie lipa. Nie wiem, może kawę sobie zrobię. Potęga przemocy. Cztery ciasteczka, szalony. Akali Cloud Armor, szalona. O, te ganki, te wybuchy. A ten tam Kench mógł zostawić to na sto. Jezu. O jen, no i jen, naprawdę. Ej, no halo, przyjaciele, co wy robicie teraz? Aha, okej. Okay. Flash, żeby co? Ej, bo oni wyszli na tym korzystnie. O! Ale Jezu, te inwejdy. Nic ten tam Kench raczej już nie zrobi. A, nie, mogłem biec tam wcześniej w ogóle. Teraz to skopałem sam. On zaraz ma kół. Nie, nie rzuci tego kół. Dobra. Dobra. I tak jest 2-1 dla nas. Akali ma killa i Vayne ma killa. Ale popalili te samonery ostro. A u nich Rengo ma killa. Ej, nie widzę, to ja to puszuję. Kogo następnego poszukamy? Chyba, że poszła na kampa i się tepnie, jeny. Wątpię, pewnie Zawk. Chcesz się ze mną wymieniać teraz? Ja zaraz mam drugi. O Jezu, ale ty wpierdol dostajesz. Ja już mam drugi. Z czym ty zacząłeś, koleżanko? No zaczęłaś tak, że na tej linii się bez problemu ze mną utrzymasz, no. O Jezu, ta agresja. Tak na wszelki wypadek to, bo ja się bałem, że ten Ignite jej nie spali, tylko... To cześć. Próbuj dalej. Dobra, ja się cofnę, ja sobie kupię Keyfall. I am a gay and I like black dick. No to dobrze wiedzieć. Jakbym miał czarnego, to nawet może bym się zgłosił. I jeszcze jakbym był gejem, bo nie jestem. Ale jakbym był i miał czarnego, to nawet bym odpisał. Po czemu by nie? Ale nie mam i nie jestem, więc nie odpiszę. Serio? Czy to jest Anivia support, a Anka nam idzie? God damn it, te brązy! Zawsze to zrobią. 8 farmy, ja mam 16. Coś Irelka?
Ale ty dostajesz pierdol. Z tym kifolem to już w ogóle. Czy ty w ogóle masz jakieś defensywne runy? Mastery, cokolwiek? Bo... No i wy masz te 40 armora, no. Nie no, fryzujemy ją tutaj, nie ma co jej przepuszowywać bez sensu. Ja się farmię, a ona traci. Uff, zagapiłem się na creep. Tu, botlane cały czas wymienia kile. Rengoganki. Okej. Okay. Spoko gang, Rengo. Spoko gang. No nie mam flasha. Sojusznik pokonany. O Jezu, Xin. Co? I ona jeszcze podeszła pod niego, nie? I on ją jeszcze przez to zabije. No co za raki? Brązowe raki. A on padł od minionów. Teraz się ładnie odbiło. Ja nie mam jeszcze stuna. I tak ją zabiję. Bo już mam stuna. A nie zaskitowałem tego. Jak coś, to ja jestem kaleką, jeżeli chodzi o Renektona. Nie, żeby tutaj nie było, bo wiem, że jest dużo dobrych graczy Renektona. To ja nie jestem dobrym graczem Renektona, tak? Tutaj ja nie jestem przede wszystkim top lanerem. Nie miejcie pretensji, jak robię jakieś rakowate zagrania, bo to normalne w moim przypadku. Szczególnie Renektonem. No jest, jeszcze raz dałem się hitnąć. Przez ten jeden hit to chyba nie mogę się z nią wymieniać. Chociaż... Kogo następnego posikamy? Chociaż mogę. Ale ograł! Wiedziałem, że mam energię i się uleczę z Q. I oprócz tego wiedziałem, że mam ulti, jak we mnie wpadnie, to mi skoczy HP drastycznie. I ja ją zjem, ona mnie nie. Nice. Top lane się spuszował ładnie. Mamy Tiamacika. Nawet nie wiem, czy teraz się nie opłaca tego bardziej pod HP tej Hedry na Renektona. Chyba zdecydowanie się opłaca. Ja sobie Mercę standardowo złożę. Ten sopel, bo tak. Jajko! Rengo wrócił. O, dobry smite. Jest okej. Jezu, jak ją klepię. Przeciwnik pokonany. Spustoszenie. Tu. Kurczę, no nie siadło. Ale jest okej, okay. Ciuramy tutaj ładnie.
już nie pokonany. Dwa trupy w drużynie przeciwnej. O, blubów. Przeciwnik pokonany. Sojusznik pokonany. Dwa trupy. Jome. Ale to nic. Aniwia nie ma jajka. Nie do powstrzymania. No dobij to! No. Już tak ci wystawiłem tego killa, że daj spokój. Nie no, pójdziemy w starą, dobrą hydrę. Nie będziemy kombinować. To ma być ofensywny Renekton. Kurczę, nie stać mnie na Pink Warda. Tu, tu, tu. Tu. Nie do powstrzymania. Jak to przeciwnicy zabili smoka? Nie. Przeciwnik pokonany. Tak być nie będzie. Dobra, jedziemy tego kampa, tfu. Tą falę. Ole zorane, dobra. I puszujemy to i jak ktoś przyjdzie, to zabijamy. Plan jest dobry. Teraz go tylko dobrze rozegrać. Nawet nie grąpa teraz, nawet trochę podpuszuje. Bo jest ku temu okazja Irelka. O nie. Tu, tu, tu. Trochę jestem do przodu. Ciutkę. Cipulenikę, znaczy troszkę. Czy coś. Cipulenikę do przodu jestem. Nie spuszuję tego. Anka przyszła. Anka, Anka, dobra do ruchanka. He. O, Rengo. Czemu nie chcesz się ze mną bić? Chodź. Aaaa! Nie miałem energii na kół, dlatego padnę. Nie miałem energii... tfu, nie miałem... Rage'a wystarczającego, kiedy użyłem Q, przez co się nie uleczyłem. A przez to, że się nie uleczyłem, to... zdechłem. Taki smutek, bałudzo, bałudzo. Dobra, może zejdźmy już z tego, to, no, to wierzę, kurczę, dopuszować. Znowu mnie nie będzie stać na prawilnego Pink Warda, no kurczę, ale łapkę w górę i tak dajcie. Jak zdążę, to kurczę. WoW. Chyba mają Warda. O jest, Rengo, Aniwia nawet nie wie, że może wysadzać własny... własny ten. Aniwia nie wie, że może wysadzać własne kół. Lol. No padni. O, coś ksy. Ten damage. Sinuj ze statikiem, bez itemu leży. To jest to. Serio jest martwy. Udało ci się zabić wroga.
Znaczy tu raczej mają Warda. No właśnie. Ale mnie zbustowała tanka, cholera. Nie spodziewałem się, że będzie miała tyle demy. No bo ona ma zraszowanego Rabadona z dwoma Durance Ringami. No to nie dziwne w sumie. Trochę Magic Resista by mi się przydało. No to kupię od razu. O, czemu by nie? Trochę zawsze spoko. Czy trochę więcej, bo już miałem z butów. Zawsze coś jest. Wow, nie zdetonowałaś Q'a, Kali. Pragnę przypomnieć. Nie wiem, czemu ona rzuca Q na coś i myśli, że jak użyje ulti, to to już zadziała. Aha, bo ja mogę na Tachmu... Tachmie użyć się. Dobry ten Tachm, ale nie. Aaaa, Toshin? Ja nie wiedziałem, że to jest zwierzę. A oni dalej dajmy. Naprawdę? Sivir ulti? O, dzięki. To Vayne ma statika. O, coś Anivia. O, ale dostała stuna. Ten flash Tachma. Sojusznik pokonany. I że oni tu się na czacie nie wyzywają. Coś się ewidentnie spierdzi... A, bo oni nie żyją. Trudno. Nie no, na trzech nie będę leciał. A jednak! O Jezu, jeszcze Irelka. O! Sprowokowali mnie. Ewidentnie mnie sprowokowali. A, nie to miałem kupić. No dobra. Tam to się skończy później, chociaż teraz będą Home Guardy i prawidłny Pinkward, łapka w górę. O tak. W sumie ten Magic Resist mi nie zaszkodzi. Dwa trupy. Co? Jak? Tak nagle? Kurde, static to jest chyba ich ulubiony item normalnie w tej grze. Seryjny zabójca. O, pięknie ta oczyń. Tu. Zniszczono twoją wieżę. No nie, mój top lane. Tylko nie to. Przeciwnik pokonany. Czterech tam macie. To wasze statiki do nic nie dadzą. Boom, Tibers. Dobra, tam jest czterech, to chodźmy na mida. Najsensowniej by było. Chociaż TP spaliła. Ech.
Co ty taka szybko wyleczona? Bo ty botrka masz, jest. O jeny. O, nie strzeliła we mnie. Bardzo dobrze, Sivirka, że podeszła. Szkoda tylko, że nie mam E. Będę miał za chwilę. Udało ci się zabić wroga. Ej, za dużo was. Ja jeszcze żyję. Ja to przeżyję. Jaj! Siadło i ku. Tyle zabawy. No to spoko, Xin, że się wbiłeś, umarłeś. No na tym potrkiem ich dziura. To jest chore. Dobra, trzeba mi teraz trochę przeżywalności, ale zanim to ulepszony wart żółty, łapka w górę. O, easy. Dwa trupy. Jakbyście coś łaskawie spuszowali. Dwa trupy. Aha, też świetnie. Jeszcze do tego statika dokupiła Phantom Dancera, nie? Znaczy akurat na Vein to może być. Ale tak też po chuju trochę. No. Dobra, trzeba skończyć umierać, bo 13-4-3 to nieładne staty. Żartuję, bardzo ładne, ale hoj. Ech, co rada. Vein, why kill me? Why kill me? Vein. Vein, why kill me? I kto teraz jest potworem, Vein? Kto teraz jest potworem? Why kill me, Vein? Ha, 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 wspaniale. Nasus nie może mi wiecznie uciekać. Dominacja. Dwa trupy. Nie, to nie ma sensu iść. Idę puszować topa. Tu, tu, tu. Cześć, Irelka, mam double buffa. Nie spaliłem multi. Oj, ta odszyń. O, dobrze, że spaliłaś tą tarczę już teraz. Drużyna zniszczyła wieżę. Udało ci się zabić wroga. Czy ja wiem, czy tak wszystko było potrzebne? I ulti, i flash. Chyba flash nie był. Kurde! A! Wychujany. No sięgnął. Muszę się healować i healować. No i nie zniszczę tej wieży. Kurde. Ona się oczywiście odrodzi. Kurczę, ale spaliłem teraz. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Aha. Przeciwnik pokonany. Dawaj, Marko. Przeciwnik pokonany. Pustoszenie. Polo. Przeciwnik pokonany. Dobra, recallnę się wreszcie, bo nigdy nie kupię tego.
mała. Hej, mała! Kupię ci mała! Multirosusa. Na susa. Cokolwiek. Tormail. Lucky. Dwa robaki. Hehe. A Sunfire. Przeciwnik pokonany. Czemu by nie? Ulice stwieni. Ucinie stwieni. Easy. Przeciwnik pokonany. Padnie Xin. Ale bez sensu Rengar zrobił. No właśnie, o tym mówię. Ale Sivirka go ratowała trochę. Spuszujesz to? To jest wzięte wreszcie. Ale czemu nie inhibitor? Tylko miniony. Pięciu tu jest. Wow, ten Tibet. Ale skopałem moment. Ale mi ktoś spamuje, nie? Oj, kurwa, wyłącz ten dźwięk. Aski, sraski, gówniaski. Teraz se wibruj. Se wibruj. Mam 4 levele przewagi nawet. Irelką. Penta, 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 penta! Dał ci ty skurwy synu, jak mogłeś? A tak płaczesz, jak tobie kradną pętę. Sorry, ale nigdy w życiu bym czegoś takiego nie robił, ale mnie tak wzięło, o chuj moje. Jestem złym człowiekiem w dniu dzisiejszym, naprawdę. Będę robił tylko złe rzeczy, coś czuję. Biedna Kali. Przepraszam. Nie. No może trochę mi szkoda. Dziewiętnaście, cztery, dziewięć. Ja bardziej zasłużyłem na tą pętę. Łahahah. 15,6 golda. A więcej obrażeń zadała Skubana. Znaczy czampionów. No dobra, to było na tyle, zobaczenia w kolejnym odcinku Mistrzów Brązu, typowy brązowy styl pęty na koniec, perfidny styl pęty z Flesza. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia, na razie. Cześć, pamiętajcie o tej łapce w górze i udostępnieniu, pa pa!